Witam wszystkich. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę. Znaczy już otwarłem, rozerwałem po prostu paczkę z moją nową kamerką. Kupiłem sobie kamerkę. I powiem wam taką ciekawostkę. Zamówiłem sobie w sklepie x.com i zamówiłem wczoraj o 12. Dzisiaj jeszcze nie ma 12. No, która jest? No, jeszcze nie ma 12. Kamerka już jest u mnie. I no, tak to wygląda. To jest kamerka DJI Pocket 2 Creator Combo. Cały zestaw. Oprócz takiego jeszcze wysięgnika. Taki wysięgnik, jak będzie mi potrzebny, to sobie jeszcze dokupię. Od razu karta do tego. Dobra, zaraz sobie otworzymy. Miałem jechać orać. Przez 2 dni spadło 30 litrów, więc będę próbował orać. Ale nie spodziewałem się, że kamerka ta dzisiaj przyjdzie, więc zaraz sobie otworzę i zobaczymy od razu i wezmę w pole. To sobie wypróbujemy. Trzymam sobie kamerę GoPro w ręku, żeby po prostu widzieć, co nagrywam. Co my tu mamy? Tu jakąś aplikację. Tutaj jakieś akcesoria. Smycz, kabelki, a tu jest ten puszek, ten kiciuś do mikrofonu. A propos kiciusia, wchodź. Dobra, nagrywam sobie tutaj na podłodze, bo pochmurno jest, ciemno, więc żeby było dobrze widać. Tu jakiś jeszcze tu jakiś obiektyw też, ten szerokokątny. Tu coś jeszcze jest. I tutaj też coś jeszcze jest. Jakiś do komputera chyba. No i ta sama kamerka. Myślałem, powiem wam, że jak oglądałem te filmy na YouTube, to myślałem, że to jest po prostu większe. O, tu jeszcze mamy jakiś ten. Tu jest instrukcja. I tutaj mamy jeszcze akcesoria. O, tu jest do tego na wkręt, na gwint, żeby coś tam przy tym. O, to jest ten mikrofon. Duży dosyć, więc, ale ma tutaj jeszcze wejście na zwykły mikrofon krawatowy, więc to można sobie przypiąć do spodni. Co to jest? Bateria. Tak, to jest bateria. To jest bateria. I to są takie, no, można sobie, takie jakby mini statyw. Można to na tym postawić sobie. Ok. Teraz jeszcze otworzę tą kamerkę. Jeszcze mamy takie twarde plastikowe etui. Tutaj też z gwintem. Nie wiem po co w sumie. Żeby do kieszeni sobie włożyć. A tu jest miejsce na obiektyw szerokokątny. Jakie to malutkie jest. Naprawdę na filmach myślałem, że to jest większe. Jak oglądałem te filmy na YouTube, to myślałem, że ta kamerka jest dużo większa. Ale nie jest. Czekajcie, no to tak. To co, baterii w sobie nie ma? A, już wiem. To jest chyba do tego. To jest chyba do tego mikrofonu przyłącza się, więc ona wtedy jest dłuższa, nie? Ale ogólnie to jest malutkie, bardzo malutkie to jest. Zaraz to poskładam i jadę w pole, to może od razu coś tam wypróbujemy. Dobra, jesteśmy już na polu i teraz będziemy próbować. Warunki mamy takie, jakie mamy, nie mamy słońca, więc zobaczymy przy takich. Tą kamerkę. Nagrywam teraz GoPro Hero 8 w Full HD w 60 klatkach. I tak samo mam ustawioną tą kamerkę. O, tutaj mam obiektyw taki. Na razie nagramy takim, tym obiektywem, a później założę sobie ten niby szerokokątny i zobaczymy. Mam trochę mało baterii w tej kamerce, więc no.
Tak to wygląda z tym do mikrofonu. A, nagram sobie z mikrofonem stąd i później włączymy sobie mikrofon. No, i włączymy sobie później mikrofon. Ten krawat, nie krawatowy, ten bezprzewodowy. Jego dziś mam tutaj w kurtce. Dobra, i tak to wygląda. Z tym przedłużeniem, no tak, już jest coś złapać, ale powiem wam, że nie jest najgorzej. Teraz muszę zawrócić. No i zaraz spróbujemy. Mam mało baterii tu. Mam tutaj power bank, ale nie wiem, ile w tym powerbanku jest baterii, wolałbym go trzymać na telefon. No, telefon też dnia nie wytrzymuje intensywnego użytkowania. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że może być problem z czyszczeniem tego obiektywu w warunkach polowych, czy w ogóle nie wiem, jak ona się zachowa w warunkach polowych, ta kamerka. No i dobra, próbujemy nagrywać. Dobra, teraz nagrywamy już tego DJI. Trzymam go w ręku. Mam włączony 30% baterii jest. Mam włączony, a teraz jest opcja follow. Teraz jakiś tilt locket, nie wiem, o co tu chodzi. A teraz mam FPV. Słuchajcie, muszę zawrócić sobie. Za mało szerokokątny jest chyba ten obiektyw. Zaraz zobaczymy, jak założę sobie to szerokokątny i zaraz sprawdzimy sobie jeszcze też. Sprawdzimy sobie zaraz też jeszcze. No, zaciąłem się. Mikrofon, tak? Sprawdzimy sobie. A, mikrofon, tak. Mikrofon i ten obiektyw drugi. Jak tak macham na boki, o, tak powoli wraca. Góra, dół. Dobra, teraz zmienimy jeszcze na follow. Bo tutaj się zaznacza chyba obiekt i wtedy ono nagrywa. A jeszcze jest takie coś. Nie wiem, o co tu chodzi. No i ten FPV. FPV. Zobaczymy, jak dźwięk. A mogę sobie jeszcze ręką trzymać i tym gimbalem sterować na boki ręcznie. O, tak jak teraz widzicie. W dół. W górę. No i po naciśnięciu 3 razy, tak? Raz, dwa, trzy. Nie, zaraz. A, mam zblokowany, dobra. FPV, to jest na FPV musimy to zrobić. Raz, dwa, trzy. Nie, to nie to. Nie to naciskam, muszę się jeszcze nauczyć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, jak się to odwraca. Raz, dwa, trzy. A może się przytrzymuje? Nie, gimbal locket. Nie wiem, muszę się nauczyć to obsługiwać, powiem wam. Różne opcje włączam i... Dobra, teraz muszę zawrócić. Teraz mamy z obiektywem
bez obiektywu, z obiektywem. Mała różnica jest, powiem wam, no ale może coś tam daje. I jeszcze spróbujemy, kurczę, jak ja to odwracałem. Raz, dwa, trzy, nie. No i teraz nagrywam z mikrofonu. I już wiem, jak się przełącza na tryb, żeby odwrócił się na mnie. Nie, dalej nie chce się odwrócić. O, odwrócił się. Odwrócił się. I teraz, jak mnie słyszycie, jak mnie widzicie, powiem wam, że nagrzewa się trochę ta kamerka. I nie wiem, czy mam jeszcze na czole z GoPro znaczki pewnie, te falowane takie kreseczki. No, fajnie, że widzę siebie, widzę na ekraniku. No, rzucam tym, macham i no, mógłbym nawet gdzieś tam daleko to zrobić, umiejscowić, po prostu jakiś uchwyt. Muszę jeszcze sobie jakiś uchwyt kupić. No, a jak tam z tyłu wygląda? O, myślałem, że będzie problem z ustawianiem tego gdzieś tam w jakieś kierunki, że on będzie się odwracał na mnie, ale nie. A teraz w drugą stronę odwrócimy. No, to nie jest takie proste, powiem wam. Teraz muszę zawrócić. Zawrócić. Nagrzewa się trochę ta kamera, czuję w ręku. Mam problem jeszcze z tym odwracaniem tego gimbala, bo niby raz, dwa, trzy i powinno odwrócić, a nie odwraca. Może w innej tej ustawieniu, raz, dwa, trzy. Nie wiem, to jest jeszcze zagadka dla mnie. O, dopiero odwróciło, ale nie wiem, czy to ma znaczenie, jaki tryb tutaj wybiorę, czy nie. Bateria, widzę już w mikrofonie jest 50, ale w tym już mam słabą baterię. Nie chcę odwracać, nie wiem dlaczego. To trzeba szybko, raz, dwa, trzy, szybko tak zrobić? Może ja to za wolno, telefon dzwoni. Dobra. Jeszcze tylko wystawimy ten mikrofon.